Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj temat problematycznych kart do renówek. Pokażę, co się najczęściej psuje i jak to naprawić. Nie będę pokazywał, jak rozbierać obudowę. Jest dużo filmów na ten temat, a po moim rozbieraniu obudowy nadają się tylko do wymiany, więc zajmę się elektroniką. Pokażę moje sposoby, ale oczywiście nie są to jedyne możliwe sposoby. Zanim zacznie się rozbieranie, warto sprawdzić baterię i w razie potrzeby ją wymienić. Mam tu starą, zalaną płytkę przeznaczoną na części. Możemy więc zaczynać. Często uszkodzeniu ulegają połączenia cewki z płytką. Karta wtedy może nie być rozpoznawana. Dwie nóżki koło siebie są potrzebne. Trzecia, z drugiej strony, nie jest podłączona. Jeśli nie ma połączenia, wystarczy dolutować. Do lutowania polecam stację z małym grotem. Ja używam najcieńszego grota T12. Kolejne awarie to już uszkodzenia połączeń układów. Można poprawić luty. Mniejsze elementy też warto obejrzeć i w razie potrzeby poprawić im luty. Następnie switche. Albo one, albo połączenia. Potrafią nawet odpaść. Może w takim przypadku nie działać na przykład tylko jeden przycisk. Jeśli nie widać uszkodzonych połączeń, switche można sprawdzić multimetrem. Nóżki są połączone w pary. Przy wymianie trzeba zwrócić na to uwagę. Jak poprawić lutowanie układów i cewki? Nakładam flux i lutownicą z małym grotem poprawiam po kolei nóżki. W razie potrzeby można dodać cyny. Można użyć gorącego powietrza, ale wtedy lepiej zabezpieczyć plastikowe elementy. Ja osobiście wolę poprawić lutownicą grotową. Do takich prac przydaje się też jakiś uchwyt, na przykład takie imadełko. Jak wylutować switche? Pierwsza metoda polega na grzaniu szerokim grotem obu nóżek z jednej strony jednocześnie i podważaniu switcha. Następnie druga strona. Taka metoda wymaga wprawy, łatwo uszkodzić laminat, dlatego nie polecam jej początkującym. Po oczyszczeniu padów plecionką mamy gotowe miejsce do wlutowania nowego switcha. Druga metoda to gorące powietrze. Ze względu na plastiki lepiej zabezpieczyć okolice lutowania kaptonem. Trochę fluxu i można wylutować. Oczyszczenie padów i można lutować nowy switch. Ja najpierw synuję jeden pad, lutuję do niego nóżkę i ustawiam. Następnie lutuję po przekątnej i dopiero pozostałe nóżki. Tu uwaga, warto sprawdzić 3 razy, czy switch jest prawidłowo ustawiony. Na laminacie i w switchu nóżki są połączone parami. Obrócony switch będzie zwierał wszystkie, jakby był cały czas wciśnięty. Jeszcze poprawa lotów cewki. To warto zrobić nawet profilaktycznie. Na koniec przemycie izopropanolem i wysuszenie sprężonym powietrzem. W przypadku niektórych switchy lepiej uważać, aby nie dostał się do nich flux albo izopropanol. Można już sprawdzić, czy działa i montować obudowę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.